Cześć, z tej strony Pocisk z portalu irgworld.com. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić prawidłowo ustawienia force feedback dla gry AirFactor 2 dla kierownic Logitecha. W szczególności będzie nas dzisiaj interesował model kierownicy G27, ale powyższa instrukcja powinna pasować również do siostrzanych modeli takich jak G25 oraz G29. Zatem zaczynajmy. Najpierw oczywiście musimy podłączyć kierownicę do komputera. Podłączamy ją w tym momencie. Tutaj taka mała uwaga. Legenda miejska głosi, że najlepiej podpiąć kierownicę pod USB 2.0, ponieważ pod 3.0 mogą przytrafić się drobne problemy podczas jazdy. Bynajmniej u mnie takie problemy jeszcze nigdy nie wystąpiły. Ale cóż, jak macie do wyboru, to lepiej podpinajcie pod USB 2.0. OK, musimy teraz sobie uruchomić Logitech Profiler. Oczywiście linka, jeżeli uda mi się znaleźć, pozostawiam Wam w opisie, jak ściągnąć Logitech Profiler, jakby ktoś zgubił, ale powinno to być wszystko na stronie Logitecha. Wchodzimy w zakładkę Device, wchodzimy w opcję Game Controllers, wchodzimy tutaj we właściwości, no i mamy pokazane, jak wygląda nasz Logitech. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Kierownica się kręci. Pedały również działają. Hamulec, sprzęgło, gaz, wszystko jest. Wchodzimy w zakładkę Settings. No i tutaj zaczyna się nasza magia. Najpierw tak, musimy sobie zaznaczyć tą opcję, kombinet, pedały, żeby nam działał niezależnie gaz oraz hamulec. Niektórzy tak lubią, niektórzy lubią inaczej, ale ja generalnie preferuję tą opcję. Teraz tak, zakres skrętu. Zostawiamy sobie pełne 900 stopni, tyle na ile potrafi nam to wykorzystać kierownica. I teraz w zakładce Force Feedback ustawiamy sobie siłę paseczków. Najważniejszy jest ten pasek Overall Effect Strength. Jest to główna siła. Force Feedback możemy ją sobie ustawić jak chcemy. Jeżeli ktoś preferuje mocniejsze doznania, może sobie ustawić nawet do 150. Jeżeli ktoś ma mniej siły w rękach, nie lubi, jak mu tam troszeczkę ta kierownica telepie, może to sobie ustawić niżej, na przykład 90. Ja zostawiam randomowo, czyli 100%. Oczywiście zaznaczamy sobie pole Enabled Force Feedback. I teraz ważna uwaga, pozostałe dwa wskaźniki ustawiamy na 0, tak jak tutaj to widać. Również wskaźnik Centering Spring też na 0. Tego nie chcemy i zostawiamy zaznaczoną opcję Allow Game to Adjust Settings. Zamykamy okienko, dajemy sobie OK, dajemy OK. No i w tym momencie odpalamy sobie naszą grę. Jeszcze tutaj zapniemy profilera. Przejdźmy sobie teraz do gry. Wchodzimy sobie na single playera. Za chwileczkę uruchomi nam się nasz AirFactor. Powinniśmy już wszystko mieć na naszych ekranach. Jeszcze sobie sprawdzę, tak, wszystko widać, pięknie, ładnie. No i teraz możemy sobie wejść sobie na jakiś tor, możemy sobie wybrać auto. Powiedzmy, niech to sobie będzie, cóż byśmy sobie tutaj mogli wybrać. A wybierzmy sobie jakieś na razie auta z zamkniętym dachem, na przykład sobie weźmy jakiegoś stracika, proszę bardzo. Wybierzmy sobie tor, no niech to będzie Walencja. No i wchodzimy sobie na nasz tor. Sprawdzamy, czy kierownica się kręci, wszystko pięknie, ładnie się kręci, wszystko przymocowane, żadnych luzów. Czekamy, aż załaduje nam się tor i auta. Tutaj bardzo przydają się pamięci RAM, jeśli ktoś ma 16. Także to się przyda, na pewno ta opcja, ja mam tylko 8 RAMu. Także niewiele, ale jak na razie starcza. OK. Teraz kolejna ważna sprawa. Wchodzimy w zakładkę Settings. Wchodzimy w zakładkę Controls i tutaj mamy nasze bardzo istotne parametry. Możemy sobie pójść na łatwiznę i wczytać sobie gotowy profil pod kierownicę. Tutaj mamy różne profile przygotowane przez twórców gry. Jak widzimy, są tutaj różne kierownice już wpisane od Fanateka, od Ferrari, od Logitecha. Jest też nasz Logitech G27. Bierzemy Accept. Czytały nam się parametry. Tutaj jeszcze sobie nadpiszmy gaz, nadpiszmy sobie hamulec. Proszę bardzo. Enter, potwierdźmy.
I teraz tak, bierzemy na tapetę opcje od góry. Steering rate musi być na 20, sobie tak tutaj to ustawmy. Speed sensitivity, ja ustawiam sobie to na 0, bo wolę mieć taką samą prędkość przy dużych prędkościach i przy niskich prędkościach. Oczywiście mówimy tutaj o prędkości działania kierownicy, koła kierownicy. Kolejne trzy suwaki to są efekty wizualne. Jak chcemy, żeby nam kamera podążała za ruchami kierownicy, czy chcemy, żeby to się wszystko trzęsło, żeby się tam spoglądało do zakrętu. Mnie to troszeczkę denerwuje, dlatego ja sobie te suwaki zostawiam na 0 bądź na niewielkie wartości. Również też nie przepadam za drganiami podczas jazdy takiej wyścigowej, już podczas ścigania się ze znajomymi. Wolę to sobie ustawić na off, czyli wibracje głowy na off zostawiam. Oczywiście opcja force feedback, dajemy sobie na wheel, czyli koło. No i teraz tutaj najważniejsze 3-4 opcje. Jak widzimy, kąt skrętu kierownicy został automatycznie dopasowany do kątu skrętu w aucie, które sobie wybraliśmy, czyli w tym przypadku jest to 612 stopni. Tutaj mamy taką opcję well set, czyli to nam szczytuje właśnie te automatyczne ustawienia do każdego typu pojazdu. Możemy to sobie ustawić też na sztywno, po swojemu, jeśli nie chcemy. Jeśli chcemy niższy kąt skrętu, możemy sobie zrobić tutaj krzyżyk. Tutaj sobie ustawić preferowane przez nas ustawienia. Ja polecam ustawienia fabryczne, czyli tak jak tutaj było, no 612 powiedzmy, dobrze sobie zaznaczmy. No i teraz o tych trzech opcjach wspominałem, najważniejsze. FFB Smoothing, jest to wygładzanie działania force feedbacka, czyli jak bardzo będziemy czuli jego wygładzenie. Im niższa opcja, tym więcej szczegółów, tym mocniej kierownica będzie wybierała te wszystkie nierówności, wszystkie tarki, wszystkie podbicia, zagłębienia na torze, wszystkie efekty, no ale też również szczególnie dla tej kierownicy Logitecha i niższa opcja, tym będzie ona głośniejsza. Kto wie, kto użytkuje już od lat tą kierownicę, to na pewno wie, o czym mówię. Szczególnie w nocy łatwo pobudzić domowników, sąsiadów, czy kogo tam mamy za ścianą. Preferowane opcje minimalne dla kierownic Logitecha, jest to wartość minimalna na poziomie 3-4. Zalecam sobie ustawienia tego przy minimalnej wartości 4. Przejdźmy dalej. Car Specific FFB Multi. Domyślna wartość 1-0 to jest właśnie siła, z jaką będzie działał nam force feedback. Jeżeli chcemy bardziej mocne doznania, bardziej większy opór na kierownicy ustawiać, oczywiście sobie domyślnie ustawiamy większą wartość, powyżej jedynki. Jeżeli niżej, nie chcemy aż takiego dużego oporu czuć na kierownicy, ustawiamy sobie to poniżej. Ja preferuję ustawienia domyślne, także sobie to ustawiam na 1. Oczywiście ta wartość będzie się zmieniała również z waszymi indywidualnymi preferencjami, w zależności od tego, jakim autem będziecie się poruszać na torze. Ale generalnie dla tych aut tutaj ze sztywnym dachem ta opcja, myślę, na 1.0 powinna być odpowiednia. No, omówiliśmy sobie już kąt skrętu. Przechodzimy do ostatniej pozycji. Często wiele osób za bardzo się nią nie interesuje, a jest ona dość istotna. Jest to force feedback minimum torque. Jest to generalnie, likwiduje nam ta opcja tak jakby martwą strefę, czyli likwiduje nam tak jakby luz w pozycji centralnej na kierownicy, kiedy kierownica się nie skręca. Jest w pozycji centralnej, czyli czujemy, że ona jakby stawia mniejszy opór, dopiero jak skręcamy gdzieś w zakręcie się, dopiero czujemy ten force feedback. Jeżeli chcemy wyeliminować tę opcję, oczywiście musimy sobie tą pozycję odpowiednio ustawić. A jak ją ustawić, już za chwileczkę wam powiem. Dajmy sobie przykładowo, musimy ją ustawić na takim poziomie, żeby kierownica właśnie w tym położeniu centralnym delikatnie, żeby można było wyczuć pracę silniczków od force feedbacka. A jak to zrobić, to już wam mówię. Ustawmy sobie tą opcję domyślnie na 10. Dajmy sobie race, czyli wyjdźmy na tor i zobaczmy, co się dzieje. Nie dotykamy kierownicy, widzieliśmy, kierownica drgnęła, była troszeczkę w innym położeniu, wróciła do położenia centralnego. No i co, ruszamy kierownicą w lewo, w prawo, nic szczególnego się nie dzieje. To znaczy, że jeszcze nie ustawiliśmy optymalnie tej opcji. Dajemy sobie escape, wracamy do ustawień, no i zwiększamy ten parametr, ustawmy sobie 5 więcej. Daliśmy sobie 5 więcej, co się dzieje? Znów kierownica nam drgnęła delikatnie, sprawdzamy,
nic się nie dzieje. Skręcamy kierownicę, puszczamy, nic się nie dzieje. Wróćmy. Zwiększmy sobie znowu ten parametr o 5 więcej. Proszę bardzo, na 20. I znowu ten sam test. Dajemy race. Nie dotykamy kierownicy i o, już widzimy, zaczyna się coś dziać. Kierownica zaczęła nam się bujać. To jest dobry znak. I tak właśnie likwidujemy tą, jakby to powiedzieć w cudzysłów, martwą strefę. Ale oczywiście nie chcemy, żeby tak nam dygała kierownica podczas jazdy. No, ponieważ podczas jazdy na prostej, nie wiem, gdy zechcemy sobie puścić kierownicę lub gdzieś zechcemy sobie po coś sięgnąć albo trzymając ją, no będziemy czuli takie drgania. O, teraz jak złapałem kierownicę, czuję, nie wiem czy to słychać, czujemy delikatne drgania tego silniczka od force feedbacka, czyli musimy zjechać z tą opcją troszeczkę niżej. U mnie ten idealny próg załapania tego force feedbacka jest na poziomie gdzieś około 16-16,5%. Ustawmy to sobie. Wejdźmy. O, widzimy, troszeczkę nam zadrgała, ale nic się specjalnego nie wydarzyło. Dodajmy sobie troszeczkę gazu. Widzimy, troszeczkę kierownica próbuje nam drgać, ale jest całkiem ok. No i właśnie w ten sposób ustawiliśmy sobie prawidłowo wszystkie opcje force feedback. Także do zapamiętania, pierwsza opcja steering rate zawsze na 20. Druga opcja speed sensitivity. Jeżeli chcemy mieć taką samą liniowość podczas jazdy z dużymi prędkościami i z niskimi prędkościami, jeżeli chcemy właśnie mieć tą samą liniowość reakcji kierownicy, żeby nam reagowała z taką samą prędkością przy większych prędkościach i przy mniejszych, dajemy to sobie na 0. Te trzy suwaki są to opcje graficzne, które nam powodują podążanie kamery, na przykład dla przykładu ustawię to na 50. Skręciłem kierownicą w lewo, widzimy, kamera przekręciła się w lewo, skręcam w prawo, kamera podąża w prawo. Jedni to lubią, inni nie lubią, oczywiście w autach ze sztywnym dachem może to się przydać ta opcja. Ja jej za bardzo nie lubię, dlatego sobie ją zostawiam na 10, tak jak miałem. No i tak jak tutaj widzieliśmy, te trzy opcje, cztery opcje w zasadzie najważniejsze, czyli wygładzanie force feedbacka, siła force feedbacka, kąt skrętu i te FFB minimum torque 16,5%. Oczywiście jeżeli zrobiliśmy sobie swój profil, możemy go sobie zapisać, możemy sobie tutaj wpisać dowolną nazwę, możemy go sobie dowolnie nazwać i później już tylko z tych profilerów możemy sobie wybrać, który nas interesuje. Pod każde auto mam na przykład utworzony swój profil pod serię F1, jak widać. No ale spróbujmy przejechać się w motorze, zobaczmy jak to wszystko działa. Tor, jak zauważyliście, jest to Valencia Ricardo Tormo. Oczywiście ten sam obiekt, na którym testował Robert Kubica chociażby w tym sezonie swoje pierwsze testy z Renault. Zobaczmy. Droga czysta, czysta, po lewej, po prawej możemy jechać. Jak najedziemy sobie na kerba, będziemy czuli te wszystkie gania. O, kierownica nam zareagowała, zjechaliśmy z toru. No i generalnie to już wszystko teraz zależy od Was, jak sobie postawiacie sobie ten force feedback. Możecie mocniej, słabiej. To już generalnie zależy od preferencji użytkownika. Jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Ustawienia siła force feedbacka oczywiście zależy w dużej mierze od kątu skrętu kierownicy, tak jak tutaj widzimy 800 stopni, ale też od ustawień setupu i tutaj też taka podpowiedź, taki hint. W zakładce chassis jest opcja caster. Jeżeli ustawimy to sobie maksymalnie, będziemy mieli większy troszeczkę opór tego force feedbacku, a jak ustawimy go sobie na niższe wartości, oczywiście będziemy mieli bardziej większy luz na kierownicy. No i co? I to chyba tyle. Generalnie zachęcam do testowania swoich ustawień, szukania swoich rzeczy. No i tak generalnie to się prezentuje dla kierownic Logitecha. Dzięki za dzisiaj. Wkrótce więcej poradników zapraszam na portal irgwatt.com.